zadaję pytanie dla Adasia, jak, jeżeli chodzi o naszą imprezę i odnośnie waszej imprezy w tym roku. Witam serdecznie, tradycyjnie 11 listopada zapraszamy do Lubonia. Już 7 edycja lubońskiego biegu niepodległości, 10 km. Impreza wydaje mi się z klimatem, z charakterem. Ci, którzy wiedzą, ci, którzy biegli tam, wiedzą, że na trasie jest dużo kibiców. Fajny, patriotyczny, podniosły charakter tego dnia. Pamiętamy o tym, na początku biegu jest hymn. A po biegu na każdego czekają medale, rogale świętomarcińskie i wiele innych atrakcji. 24 sierpnia rozpoczynamy zapisy, 1500 miejsc. Prawdopodobnie szybko się rozejdą, więc proszę zapamiętać. No i trasa ma atest, także 10 km można w ostatnim starcie poprawić życiówkę. Tyle ode mnie. Czyli zapraszamy do Lubonia. 11 listopada. Również prawdopodobnie w tym roku uda nam się zorganizować tam mistrzostwa bazy, 31 bazy na dystansie 10 km. Już od 3 lat jesteśmy właśnie też w Luboniu. Dzięki Lubońskiemu Klubowi Biegacza i startujemy jako żołnierze w tej niepodległościowej imprezie. 11 listopada i teraz już mamy kolejnych zawodników na mecie. Witkowski Maciej, godzina 3:08, 198 pan na mecie. A na mecie kobiet mamy 35 zawodniczek, czyli łącznie około 235 zawodników i zawodniczek już mamy na mecie, czyli czekamy jeszcze na 40 zawodników i zawodniczek, które są jeszcze na trasie naszego biegu. Godzina 3:25, Witek Zbigniew, przedstawiciel 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego z Poznania, również żołnierz naszej bazy. Tak więc po czasach widać, że naprawdę trasa dzisiejszego naszego biegu sprzyja osiąganiu dobrych wyników. Pogoda twierdzę zawsze tak, że pogoda do biegania jest zawsze, nie ma niepogody, tak więc, a dzisiaj jest sprzyjająca, jeżeli chodzi o osiąganie najwyższych wyników swoich rekordowych również. Nie jest za gorąco, nie jest za zimno, tak więc pogoda, która sprzyja dzisiejszemu osiąganiu jak najlepszych wyników na dystansie 10 km biegu razem dla bezpieczeństwa. I kolejni zawodnicy. ...238 zawodników i zawodniczek już na mecie, czyli czekamy na niecałą 40 zawodników, którzy jeszcze ciężko pracują na swój wynik na dystansie 10 km. Godzina 5:30 za nami, tak więc naprawdę około 200 zawodników i zawodników połamało granicę godziny, tak więc naprawdę jeżeli chodzi o trasę, trasa sprzyja bardzo szybkiemu bieganiu w dniu dzisiejszym na naszej imprezie razem dla bezpieczeństwa. I kolejna zawodniczka. Przypominam również o strefie regeneracyjnej w postaci posiłku w tych szarych namiotach za strefą mety. Zapraszam wszystkich uczestników. Otrzymaliście w pakiecie bon żywnościowy i właśnie tam dla was czeka posiłek regeneracyjny. Oprócz napoju na mecie, który ma was wzmocnić, również i makaron, który czeka na was pod namiotem. Tak więc serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów, którymi są drugie skrzydło Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu, 31 Baza Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu oraz Aeroklub Poznański imienia Wandy Modlibowskiej. Również czekamy na pierwszych uczestników, jeżeli chodzi o kijki. Prawdopodobnie zbliża się do nas Agnieszka Mielecka, wielokrotna zwycięzczyni już niejednej imprezy w Polsce, jeżeli chodzi o Nordic Walking. Z
Sokoła Gąsawa, wielokrotna zwycięzczyni na biegu. Tak jest, to jej sylwetka, tak więc zwycięzczynią w kategorii Nordic Walking wśród kobiet. Agnieszka Mielecka, wielokrotna zwycięzczyni kilkunastu biegów w Polsce. Sokół Gąsawa, przedstawicielka Sokoła Gąsawa, również już na mecie, zwycięzczyni kategorii Nordic Walking. I jak widać, pokonała mężczyzn, tak więc gorące brawa dla zawodniczki, która jako pierwsza w Nordic Walking minęła linię mety. Są z nami Kruki Jastrząb. Macie okazję z nimi przybić piątki na mecie. To też wielka atrakcja. Kruki Jastrząb, maskotki drugiego skrzydła oraz 31 bazy lotnictwa taktycznego. W namiocie tutaj pomiaru czasu mamy również kurtkę uczestnika, który na piątym kilometrze już się znalazł uczestnik. Czyli sprawa już rozstrzygnięta. Zawodnik zostawił kurtkę na piątym kilometrze. Sprawa już się rozstrzygnęła. Kurtka się znalazła, zawodnik jest na mecie. Tak więc wszystko jak trzeba. Mija godzina i 9 minut naszego biegu. Na mecie mamy 220 i około 30 zawodników jeszcze oczekujemy na mecie naszego biegu. 220 panów, 64 panie. Nie, tutaj nie było, mam, że jest. 203 panów i 41 pań już na mecie, tak więc jeżeli chodzi o łączną sumę, to mamy 244, 245, bo pani Mielecka Agnieszka, zwycięzczyni Nordic Walking, również już jest na mecie, czyli oczekujemy jeszcze na około 30 zawodników i zawodniczek na mecie naszego biegu razem dla bezpieczeństwa. Nasza impreza nie odbyłaby się również bez sponsorów dzisiejszych zawodów. Firmy Enea, firmy Terlan, firmy 100 mil Poznań, Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych w Poznaniu oraz firmy PZU. Dla nich również serdeczne brawa i podziękowanie, bo tej imprezy nie byłoby również bez tych firm. Na godzinę 13 mamy przewidziane zakończenie naszego biegu razem dla bezpieczeństwa w strefie startowej na tle EFA-16. Rozłożymy podium, przygotujemy wszystko, wszystkie nagrody, puchary, które są do odebrania dzisiaj przez najlepszych w wszystkich kategoriach, które regulaminowo, według regulaminu zakończymy. Tak więc serdecznie wszystkich uczestników zapraszam na godzinę 13 tą samą drogą, żeby udać się strefę startową, gdzie będzie zakończenie zawodów oraz dalej będzie trwał piknik do godziny 15, piknik, który jest tam zorganizowany na terenie przy hangarze H1. Tak więc serdecznie wszystkich zapraszam na godzinę 13 na zakończenie naszego biegu razem dla bezpieczeństwa. Dobra, to poszukamy. I kolejne zawodniczki już na linii mety. Czyli 204 zawodników, 43 zawodniczki i jedna zawodniczka Nordic Walking. Jeszcze około 30 zawodników i zawodniczek na trasie. Czekamy na pierwszego pana, jeżeli chodzi o kijkarzy.
to również jeszcze nierozstrzygnięta kategoria kijki męskie. Czekamy na przedstawiciela i zdobywcę pierwszego miejsca, jeżeli chodzi o Nordic Walking panów. Ja bym się narobił za szkołą. I mamy pierwszego kikarza na mecie. Za chwilę system wskaże nam imię i nazwisko. Tak więc brawa dla pierwszego pana, który ukończył bieg Nordic Walking. Tomczyk Edward z Poznania. Wielkie brawa. 1948 rok urodzenia. Tak więc ogromne brawa dla pana Edwarda za zdobycie pierwszego miejsca, jeżeli chodzi o Nordic Walking panów. Przypominam, godzina 13. Oficjalne zakończenie naszego biegu razem dla bezpieczeństwa w strefie startowej na tle EFA 16. Ze wszystkimi oficjalami, dowódcą bazy, dowódcą skrzydła, zastępcą bazy, zastępcą szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojewódzkiego w Poznaniu, zastępcą komendantu CSWL w Poznaniu również. Wszyscy przedstawiciele sponsorów, wszyscy będą z nami na zakończenie o godzinie 13. Kolejni zawodnicy już na mecie naszego biegu. 44. pani i 205. pan. Czyli jeżeli chodzi o najważniejsze rozstrzygnięcia, wszystkie już praktycznie zapadły. Jeżeli chodzi o Nordic Walking panów, najlepszy żołnierz Wojska Polskiego, najlepszy żołnierz Armii Amerykańskiej i wszystkie kategorie M35 i powyżej 35 lat oraz kobiety do 35 i powyżej i kategoria generalna. Wszystkie rozstrzygnięcia już mamy, tak więc wszystkich serdecznie zapraszamy na godzinę 13. Po posiłku regeneracyjnym, po makaronie, po wypiciu napoju wszyscy udajemy się w strefę zakończenia naszej imprezy, gdzie trwa jeszcze dodatkowo piknik rodzinny do godziny 15. Tak więc wszystkich proszę po wykąpaniu się, posileniu, jeżeli chodzi o makaron, w udanie się w strefę startową, gdzie zakończymy naszą imprezę. Bieg na 10 km razem dla bezpieczeństwa. I kolejny zawodnik. Tym razem z kijkami. Tak więc jest to drugi zawodnik, jeżeli chodzi o kijki, a przypominam, że zwycięzcą w tej kategorii jest Tomczyk Edward z Poznania. Z czasem godzina 13:25. I mamy kolejnego zawodnika Nordic Walking już na mecie naszego biegu. A jest nim Przymusiński Piotr z Poznania. Godzina 16:29. Naprawdę bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o kategorię Nordic Walking. Zwycięzca godzina 13, drugie miejsce godzina 16.
powiem, gada lewo. Czekamy jeszcze na 24 uczestników i uczestniczek naszego biegu. Mija już godzina i... Godzina i 17 minut, tak więc jeszcze 13 minut do zakończenia strefy mety, którą określił regulamin w postaci godziny i 30 minut. Półtorej godziny do na pokonanie naszej trasy 10 km biegu razem dla bezpieczeństwa. A organizatorami głównymi naszej imprezy są drugie skrzydło lotnictwa taktycznego w Poznaniu, 31 baza lotnictwa taktycznego w Poznaniu oraz Aeroklub Poznański imienia Wandy Modlibowskiej. I kolejni zawodnicy, kolejni uczestnicy naszego biegu już na strefie mety. Gorące brawa, godzina i 18 minut to również doskonały wynik. Widzimy również już samochód kończący nasz bieg, czyli sanitarkę. Ale czy to już jest... Nie, to jeszcze nie jest koniec naszego biegu. Jeszcze czekamy na około 20 uczestników. Godzina 20 naszej rywalizacji na trasie 10 km biegu razem dla bezpieczeństwa i za nami. Czyli zostaje nam 10 minut do zamknięcia strefy mety, a czekamy jeszcze na około 20 zawodniczek i zawodników, tak więc jeszcze nie widać końcówki biegu w postaci sanitarki, tak więc czekamy jeszcze na kolejnych uczestników. Jak kobieta w ciąży, jest to nie podwodowa.
I kolejna pani z kijkami już w strefie mety. Gorące brawa dla zawodniczki, która osiąga właśnie linię mety. Pani Borowiecka Agnieszka, Night Runner z Poznań. Godzina 25:14. Druga pani, jeżeli chodzi o Nordic Walking naszego biegu. Razem dla bezpieczeństwa na dystansie 10 km. I kolejny pan z kijkami, czyli zdobywca trzeciego miejsca dzisiejszej naszej imprezy Razem dla Bezpieczeństwa w kategorii Nordic Walking. Zaraz będziemy mieli dokładne dane zawodnika, który mija linię mety właśnie w tej chwili. Godzina 26:19. Maciński Marcin, Tarnowo Podgórne. Brawa!
komputer? Yeah, I found it. A, 251, yeah. Yes, dziękuję. Proszę. Dude, nice job, man. Przypominam również o strefie regeneracyjnej, gdzie czeka na Was pyszny makaron. Zapraszam wszystkich uczestników do strefy regeneracyjnej. Tak, w tych szarych namiocikach czeka na Was makaronik. A następnie o godzinie 13 wszyscy spotykamy się w strefie startowej przy naszym samolocie F-16, gdzie zakończymy naszą imprezę razem dla bezpieczeństwa. Kasia, Kasia, wy macie na, ten, na jedzenie? Mam, mam. Ja mam. A ile w ogóle było? Ja przed nim byłem. Dobry? Nie. I kolejna zawodniczka Nordic Walking. W strefie mety, za chwilę osiągnie metę, za chwilę przedstawimy, gorące brawa. Zaraz nas system podpowie, kto to taki. I na mecie trzecia zawodniczka kategorii Nordic Walking, pani Gaszyńska Monika z Poznania, godzina 32 sekundy. Doskonały wynik, jeżeli chodzi o panią Monikę, godzina 32 sekundy. Gratulujemy. I kolejne dwie zawodniczki już widzimy tutaj w strefie wzroku, czyli za około 100 metrów też osiągną metę. Dwie panie z kijkami, czyli kolejne zawodniczki. Miejsce czwarte i piąte naszego biegu razem dla bezpieczeństwa. I dwie zawodniczki osiągają linię mety Nordic Walking, a są nimi Werner Marzena i Szymśnik Konewska Renata. Godzina 30:54, obie panie minęły linię mety. Serdecznie gratulujemy i ogromne brawa za pokonanie naszej trasy na dystansie 10 km. Przypominam wszystkim zawodnikom, kibicom i uczestnikom naszego biegu. O godzinie 13 spotykamy się w strefie startowej, tam gdzie startowaliśmy, w celu zakończenia naszej imprezy, podsumowania, wręczenia wszystkich pucharów, medali i nagród w poszczególnych kategoriach. Godzina 13 spotykamy się wszyscy w strefie startowej przy F-16.